Cześć, dzisiaj troszkę coś innego niż zazwyczaj. Kolega przywiózł do mnie do naprawy sterownik, tak zwany PLC Schneidera. 24 wejścia, 16 wyjść. Możliwość programowania poprzez łącze Ethernet. Sterownik nie startuje, nie działa. Zobaczymy na szybko, czy coś się uda zrobić. Tak jak wiecie, nie montuję filmu, w związku z czym podejrzewam, że dzisiaj e, pokażę Wam w części pierwszej tak zwany szybki rzut oka. Rozbierzemy go sobie, zobaczymy, jak on wygląda. E, jeśli uda się coś na szybko wywnioskować, to dobrze. E, a omówienie ewentualnych usterek, jeśli uda się go naprawić, bo oczywiście do tego schematu raczej nigdzie nie znajdę. Będzie w drugiej e, części filmu, czy w drugim filmie. E, tak więc e, rzućmy sobie na szybko okiem, jak to wygląda. Zaraz Wam pokażę. Zamkniemy laptopa, bo już nam nie będzie potrzebne. Tak jak było widać na laptopie, tak to wygląda. Bateria już została wyjęta. E, nie lubię rozbierać oczywiście, bateria podtrzymująca pamięć. Nie lubię rozbierać urządzeń, które są. E, pod napięciem. Zrzućmy sobie na szybko okiem, czy czegoś oczywistego nie uda się zauważyć. Także ja pozwolicie, że go rozbiorę. Już nie będę Wam pokazywał procesu rozbierania. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Tak to wygląda po zdjęciu obudowy. Tak na pierwszy rzut oka, to poza gdzieś tam tutaj pod laniem topnika nie za wiele widać, jeszcze nie robiłem inspekcji tak zwanej przy pomocy lupą. Lupy, jedziemy, rozbieramy następną warstwę i za chwilę zobaczymy co tam w trawie piszczy. Druga strona płytki wygląda również całkiem przyzwoicie, aczkolwiek te rezystory na pewno trzeba będzie polutować. Bo tak trochę tego lutu jest, na moje oko, troszkę mało. Przyjrzyjmy się zasilaczowi. Przypominam, że sterownik miał problem ze startem. Jeśli się przyjrzycie kondensatorom elektrolitycznym, to jest duża szansa, że to one będą przyczyną. Tak jak Wam wielokrotnie mówiłem. Bardzo często nie zastanawiamy się nad czy wymienić 1, 2, tylko tak jak w tym przypadku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 kondensatorów elektrolitycznych zostanie wymienionych, bo wielokrotnie mówię, jeśli ja dla kondensatora elektrolitycznego, który jest wart 20, 30 złotów, czy nawet 2, Mam potem przez x czasu zastanawiać się, czy któryś z kondensatorów, którego nie wymieniłem nie powoduje i nie bruździ, nie powoduje problemów i nie bruździ, może w ten sposób, to po prostu szkoda czasu. W przypadku raptem tych kilku kondensatorów, zacznę od wylutowywania, wylutowania, wymiany ich, a dopiero później z ciekawości je zmierzę. Zobaczymy, czy to wystarczy, ale patrząc po spuchniętych kapturkach, dekielkach, to na pewno one w dobrej kondycji nie są. Chociaż powiem Wam szczerze, już kilkukrotnie się na tym przejechałem. Że kondensatory, które już są lekko nadpuchnięte, mają dobre parametry. Ale oczywiście, skoro puchły, spuchły, to znaczy, że doszło wewnątrz do jakiegoś wygazowania, czy do zwiększonego ciśnienia, co spowodowało, że one się podniosły trochę te zabezpieczenia, a skoro się podniosły i skoro doszło do takiej sytuacji, to bezpiecznie będzie wymienić i nie wnikać. Tak więc zacznę od wymiany, zobaczymy, czy to pomoże. Mam nadzieję, że tak. W kolejnym odcinku postaram się dokręcić. Drugą część, masło maślane, w której opowiem o tym, czy się udało, czy się nie udało, czy to były tylko te kondensatory, czy nie, ale zawsze, tak jak wam wielokrotnie mówiłem, ja zawsze zaczynam od zasilacza, od zasilania. Zobaczymy, czy nie ma zimnych lutów po tylu latach, czy, czy yy, gdzieś tam jakaś ścieżka nie jest upalona. Yy, na pewno te rezystory będą wymagały. Polutowania, przelutowania czy poprawienia. E, oczywiście, ponieważ tutaj są wkręcane wkrętakiem śrubki do przykręcania przewodów, też oczywiście muszą być zweryfikowane wszystkie te luty. Ja jeszcze nie wiem, jak one wyglądają, bo dopiero z Wami. Zaczynam to oglądać. Wszyscy ci, którzy oglądali poprzedni odcinek odnośnie śnieżki, słyszeli w pewnym momencie niestety dzwoniący telefon. Dzwonił kolega, który mi przywiózł w zasadzie ten sterownik do naprawy i już się dopytywał, co, kiedy, jak i dlaczego. Więc niestety, ponieważ on jest bardzo ważny dla niego, więc chwilowo śnieżka i inne rzeczy poszły na bok, ale. Myślę, że kwestia naprawy tego sterownika, o ile uda się go naprawić, wyjaśni się bardzo szybko, dosłownie w przeciągu 2-3 godzin i albo będzie sukces, albo będzie porażka. I tym nieoptymistycznym akcentem żegnam Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.